finale. Europa Środka. Antonin Trzmiel, kłaniam się Państwu w Pohejnale, cotygodniowym magazynie radiowej jedynki poświęconym Europie Środka. Dziś w magazynie powiemy o Węgrach, które tworzą niezależny urząd antykorupcyjny i liczą na odblokowanie unijnych funduszy. Na razie nie możemy tego skomentować. Toczy się przewidziana w traktatach procedura polegająca na wymianie pisemnych stanowisk. Analizujemy wszystkie działania rządu Węgier. Proszę więc o odrobinę cierpliwości. Nad Dunajem tego lata rekordowe temperatury i susza. Na wodę trzeba uważać, trzeba ją magazynować i mądrze gospodarzyć. Musimy rozpocząć program naprawy i rozbudowy kanałów nawadniających. A z naszym gościem porozmawiamy o stanowisku Królestwa Węgier wobec zaatakowanego we wrześniu 1939 roku Polski. Europa Środka, Pohejnale, serdecznie zapraszam. Studio programu Pierwszego Polskiego Radio, gość pani Ursula Zuzanna Kowacz, ambasador Węgier w Polsce. Dzień dobry, ekscelencja. Witam serdecznie. My, Węgrzy, wiele nauczyliśmy się od królowej Elżbiety II w kwestii obrony narodu i rodziny. Tak prezydent Węgier, głowa tego państwa, skomentowała śmierć Elżbiety II. Tak jest, pani prezydent. Katalin Nowak wczoraj wspominała nie tylko królowę, lecz również żonę i matkę i wizytę królowej Elżbiety w 1993 roku w Budapeszcie. I również premier Węgier Viktor Orbán wystosował list kondolencyjny. Jesteśmy w modlitwach z narodem Wielkiej Brytanii. Elżbieta II łączyła nas także z tym pokoleniem wojennym. O tym żeśmy mieli porozmawiać i o tym nie sposób nie porozmawiać, bo zwłaszcza, że historia staje przed naszymi oczyma. Patrzymy na Ukrainę, która pierwotnie została zaatakowana z trzech stron, tak jak II Rzeczpospolita, najpierw oczywiście przez Adolfa Hitlera, także przy wykorzystaniu terytorium okupowanego, czy okupowanej Czechosłowacji, a potem przez Józefa Wisarionowicza Stalina. Na Węgrzech, formalnie sojuszniku Niemiec, Polacy znajdowali schronienie. Tak jest. Węgry znajdują się w sercu Europy Środkowej i zawsze jest jednoznaczne, żeby otwierać serce i granice tym, którzy potrzebują. Tak jest w tym roku, kiedy przyjmujemy uciekających z Ukrainy i było jednoznaczne, że otwieramy granice dla polskich uchodźców w 1939 roku, pomimo tego, że formalnie wtedy byliśmy po dwóch stronach barykady. Lecz premier Paltelecki oświadczył, że dla Węgrów to jest sprawą honoru, żeby wpuścić polskich uchodźców. I też jak czytamy wspomnienia tych uchodźców, są przepiękne, kiedy piszą, że na niemal każdej stacji czekali na nas Węgrzy, którzy zbiegli się z okolicznych wiosek i miast. Ze łzami współczucia w oczach obdarywali nas bochenkami białego chleba, kawałkami więdzonej słoniny, zieloną papryką, nieznanymi nam soczystymi owocami, winogronami. Więc jest bardzo wiele pięknych wspomnień i my też każdego roku 18 września pamiętamy o tym, że na Węgrzech istniała jedyna szkoła, która dawała polskie świadectwo właśnie w Balatonmohle. Bo to niesłychanie istotne, ten 18 września, no to jest dzień po wkroczeniu Sowietów, po prostu elemencie wojny w wykonaniu Rosji, kiedy to ucieczka była dla wielu oficerów czy władz państwowych jedynym szansą na utrzymanie życia i niesienie także państwa polskiego. Ale to nie był tylko odruch serca, tylko zorganizowana pomoc wbrew węgierskim traktatom, które Węgry wiązały wtedy z Berlinem. Skąd tak duża odwaga? Skąd takie postępowanie wbrew prawu wtedy obowiązującemu? Tak, to była z jednej strony bardzo odważna decyzja, ale ta tysiącletnia niesamowita przyjaźń polsko-węgierska nas do tego zobowiązała i też jestem bardzo wdzięczna, że w tym roku Instytut Pileckiego zauważył tą pomoc i zostały uhonorowani
odznaczeniem Virtus et Fraternitas, na przykład pani Elżbieta Sopary, która od początku była zaangażowana w tą działalność ratowania Polaków, tak jak i na przykład Edith Weiss, ale jest szereg takich osób. Jedni pomagali polskim dzieciom, drudzy polskim żołnierzom. Powstał komitet, który pomagał dla polskich uchodźców i w świadomości węgierskiego społeczeństwa było jednoznacznie, że są Polacy, którym musimy pomóc. To Polacy doświadczyli w czasie II wojny światowej de facto dopiero na brytyjskiej ziemi, gdy polskie instytucje w czasach jej królewskiej mości Elżbiety II, no wtedy księżnej jeszcze, mogły stworzyć polskie szkoły, zdawać maturę. Wcześniej tylko przy formalnym sojuszu z Adolfem Hitlerem. Takie rzeczy miały miejsce na Węgrzech. Ta pamięć została i odbiła się w 1956 roku w drugą stronę, co żyje w polskim społeczeństwie. Tak jest i my nie zapomniemy, że w 1956 roku proporcjonalnie największą pomoc właśnie dostaliśmy od Polaków. Była to krew, żywność, wszelkiego rodzaju lekarstwa, więc jesteśmy wdzięczni za tą pomoc. Może dalszą historię będziemy wspólnie pisać pozytywnie. Pani Ursula Zuzanna Kovács, ambasador Węgier w Polsce po raz pierwszy w studiu programu Pierwszego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Ale liczę, że nie ostatni. Pochejnale. Europa Środka. Środki z Krajowego Planu Odbudowy dla Węgier zostaną odblokowane. Węgierski premier Viktor Orbán podpisał w tym tygodniu dekret zapowiadający utworzenie niezależnego urzędu antykorupcyjnego w celu odblokowania 5,8 miliardów euro z Unijnego Funduszu Odbudowy. Komisja Europejska analizuje węgierskie propozycje, a o szczegółach opowie państwu Michał Strzałkowski. Dekret został opublikowany w poniedziałek wieczorem w węgierskim dzienniku urzędowym. Nowy urząd antykorupcyjny ma powstać do 21 listopada i jego zadaniem będzie, jak można przeczytać w treści dekretu, interweniowanie w przypadkach, gdy uzna, że odpowiednie organy nie podjęły niezbędnych kroków w celu zapobieżenia nadużyciom finansowym, konfliktom interesów, korupcji, a także innym nielegalnym działaniom lub nieprawidłowościom, które mogłyby zaszkodzić należytemu zarządzaniu finansowemu budżetem Unii Europejskiej lub ochronie interesów finansowych Unii, w szczególności w odniesieniu do unijnej pomocy finansowej w ramach procedur zamówień publicznych. Dzięki temu Węgry chcą odblokować środki przyznane im w ramach Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii, który jest dodatkiem do obecnej unijnej perspektywy budżetowej. W kwietniu na mocy nowego mechanizmu warunkowości, który zakłada, że Bruksela może zamrozić unijne środki dla kraju członkowskiego, jeśli stwierdzi, że istnieje ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, np. defraudacji, takie środki zostały zablokowane dla Węgier. Jeszcze przed wydaniem przez premiera Węgier dekretu szef jego kancelarii Gergely Guliasz zapowiedział, że rząd złożył obietnicę Komisji Europejskiej, że wprowadzi do końca października poprawki do kilku ustaw krytykowanych przez Komisję w zamian za odblokowanie środków. Ustanowiony zostanie bardziej surowy i przejrzysty system wydatkowania funduszy Unii Europejskiej oraz system nadzoru nad zamówieniami, które muszą być ogłoszone w unijnym systemie przetargów. Komisja Europejska na razie nie komentuje proponowanych zmian w węgierskim prawie, powiedział jej rzecznik Balázs Újvary. Na razie nie możemy tego skomentować. Toczy się przewidziana w traktatach procedura polegająca na wymianie pisemnych stanowisk. Rząd Węgier przesłał nam swoje stanowisko 22 sierpnia. Mamy miesiąc na naszą odpowiedź i przygotowujemy ją. Na tym się teraz skupiamy. Analizujemy wszystkie działania rządu Węgier. Na razie jednak tego nie komentujemy. Proszę więc o odrobinę cierpliwości. W dekrecie premiera Węgier mowa jest także o stworzeniu do 1 grudnia antykorupcyjnej grupy roboczej z równym udziałem podmiotów rządowych i pozarządowych pod względem liczby i prawa głosu. Pochejnale. Europa Środka. Tegoroczne lato daje się we znaki nie tylko w naszym kraju. Rekordowe ciepło odnotowali meteorolodzy na Węgrzech. Od 1901 roku nie było cieplejszych letnich miesięcy, o czym prosto z Budapesztu opowie państwu korespondent Polskiego Radia w tym kraju Piotr Piętka. 22,8 stopnia Celsjusza. W lipcu i w sierpniu taka była średnia temperatura na Węgrzech. Może się wydawać, że nie jest to dramatycznie dużo, ale pamiętać należy, jest to średnia z 24 godzin, a więc upalnie było nad Dunajem zarówno w dzień, jak i w nocy. Najcieplej było w dwóch miejscowościach na południowym wschodzie Węgier, dokładnie 41,5 stopnia. Upały tego lata przyszły w pięciu falach, między nimi było nieco chłodniej. Sytuacji znacząco nie poprawiły deszcze, które padały na Węgrzech w ostatnich kilku dniach. Mówiąc szczerze, to niestety były niewystarczające opady, by bardzo poprawić sytuację, często miejscowe deszcze. Powiedziała w wywiadzie telewizyjnym Gabriela Siklosz, rzecznik prasowa Krajowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wodnych. Bo poza tym, że lato było najcieplejsze, to było również niezwykle suche.
Sytuacja jest naprawdę krytyczna. Głębokość jednego z największych węgierskich jezior, Velencei, osiągnęła średni poziom 65 cm. Normalnie jest prawie 3 razy głębsze. Niski poziom rzek co chwilę odsłania pozostałości po różnych wojnach. Znaleziono m.in. pocisk artyleryjski z czasów rewolucji 1848 roku, a także zatopiony radziecki statek wojenny z czasów II wojny światowej. To jednak ciekawostki. Z realnym problemem borykają się rolnicy. Już wiadomo, że z powodu upałów i suszy znaczne straty dotkną upraw pszenicy, słonecznika i kukurydzy. Szacuje się, że tegoroczne zbiory będą o co najmniej 25% mniejsze niż ubiegłoroczne. Węgierskie Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło szereg programów wsparcia, ale jak mówi szef tego resortu István Nagy, problem jest o wiele głębszy. Na wodę trzeba uważać, trzeba ją magazynować i mądrze gospodarzyć. Musimy rozpocząć program naprawy i rozbudowy kanałów nawadniających. Latem 2022 roku było 21 dni upalnych, czyli takich, których temperatura przekroczyła 25 stopni Celsjusza. Z tym, że jak mówią dane węgierskich meteorologów, w większość z nich temperatura wynosiła ponad 31 stopni. A teraz patrząc za okno, to człowiek z rozrzewnieniem wspomina te ciepłe temperatury. Byle do wiosny, drodzy Państwo, albo do usłyszenia. Dokładnie za tydzień, bowiem za tydzień kolejne Pochejnale, Paweł Lekki, Antonin Trzmiel, do usłyszenia. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Pochejnale. Europa Środka.